To Romisz bardzo kocha swoją pracę. To też wszystko sprawdza. Tutaj widzimy go przy rozjeździe staro-berlińskim, który niedługo zostanie po tych obchodach zlikwidowany. Sentymentalny już trochę przemarsz. Trochę mi żal tych torów staro-berlińskich. Taka pamiątka zostanie zlikwidowana po dawnej trasie do Poznania. Ten kozioł oporowy też zostanie rozebrany. Pracując na trakcji spalinowej, często jeździłem właśnie tutaj na tory staro-berlińskie, gdzie stały pociągi robocze elektryfikujące linię wokół Poznania. Panie obchodowy, proszę tam uważać, bo pociąg się zbliża. Tak, tak, ja wiem, tutaj jeszcze swoje zdążę zrobić. Ale widzę, że tu wszystko jest ok, jak na razie. No, trzeba teraz posłuchać, czy nie zbliża się pociąg. Nie, jeszcze nie jedzie, panie toromistrzu. Tak, uważaj, uważaj. Tu jako ciekawostkę podam, ile kosztuje wymiana kilometra torów na tor nowy. Otóż taki nowy tor bez pozostałej infrastruktury kosztuje 2 miliony złotych. Natomiast kilometr drogi asfaltowej kosztuje od 400 tysięcy do 1,5 miliona złotych. Dokładnie 10 miesięcy później udaliśmy się na spotkanie z toromistrzem. I o dziwo, Kotek oczywiście cały czas walczy i sprawdza tory. Tor tutaj w kierunku Franowa jest wymieniony na nowy. Wszystko ładnie, pięknie, ale ten rów odwadniający też musiał być przeczyszczony, żeby tu woda spływała. Ale tak prawdę mówiąc, to muszę to osobiście stwierdzić, czy faktycznie jest taki zaniedbany. Nie widać, że górki, dolinki, no wymaga oczyszczenia. No i życzę polskim kolejom tak sumiennych pracowników, jak ci tutaj dwaj panowie, którzy dbają o tory. Zlikwidowana tarcz manewrowa z torów berlińskich.